Kuba, przymiarka na Suzuki, nie? Suzuki 85. RM 85. Aha, RM. Dobra. Który rok? Nie wiem, jest zdarta tabliczka od linek. Ale mniej więcej 2002 rok. O. 2006 coś takiego. Ale ładna. Ciężko by było. Ciężko by było, nie? Jedną nogą tylko sięgasz. Ada, ja ci przytrzymam. Ale naprawdę wyrywa. Dobra. No tak, no to ile to ma? 30 i coś koni. Dobra, to czym się na razie? No. No patrz, tak jak próbuję to. No. Jedynie. Nie, 16 to ma ta. 65. To nie, nie. Niemożliwe. No 28, 26 to tak myślę. Aha. A nie masz trochę za mocno łańcucha? Nie, wczoraj nie miałem. Aha, bo ty siedzisz. No tak. No widzisz, no niestety, 85 nie wleci. Za wysoka. Za wysoka. No musisz, no. Bo ile ty masz? 1,60 m? No nie, no 1,55 m, coś takiego, 55. Ale tyle mi jeszcze brakuje, nie? Żeby dotykać się na. Aha. A weź ty się przymierz, zobaczymy jak ty sięgasz. Bo ty ile, Kuba, masz o ile? 12 lat, nie? No 13. 13, no zobacz. Tak, mój, nie, no dobrze sięgasz. Bardzo dobrze. I tak powinieneś, wiesz, sięgać, żeby ci dobrze było. Albo chociaż na palcach dobrze. Albo chociaż na palcach dobrze. No ale to znowu, wiesz, w kolejne wjedziesz coś, TGS, będzie, nie, dołek jakiś i już gleba. Nie, tak to nie. Mi też jest ciężko opanować, bo jest dość ciężka. A ten jest dość ciężka, a uwaga, jest dość ciężka i właśnie nie dotykam jeszcze dobrze, ale jest dobrze, idzie, mocą wyciąga wszędzie akurat. No i to się disco jeszcze sobie zmieni. No nie, bo naprawdę elegancja. Na górkach na stojąco muszę wjeżdżać, bo tak to od razu leczy tu i już jest koniec. No, no, no tak, bo siedzisko cię nie trzyma. Pokaż jak chodzi. Także Kuba, za 2 lata, ok? Nawet nie. No. Ale też olej. Mogę? Ja? Mówi, że on już teraz nie daje. Jego motocykl, jego, wiesz. Ale te pokrywy mają podobne, nie? Tak. Także za 2 lata dopiero, za 3. Nawet za 3. O, Kuba się przymierzał, to gdzie tam palcami nie sięga. Nie. To ma od groma koni, nie? To? No. Jakieś 3 dychy ma, nie? 28 albo 31, jakoś tak. No, będzie. RM. Uważaj. Mówi, że ślizgie siedzenie ma być. No, ma siedzenie, aby ten. No, pokrowiec. Ale wiesz co, możesz kupić materiał? Tak, po co? Ja mu kupię takie siedzenie, jak ja mam. Aha, pokaż. I sobie to. Po co mam kombinować w jakichś kwarcach, praszkach? Nie, samemu! Ale po co? 50 zł kosztuje obicie siedzenia. To kosztowało 140 zł. No to faktycznie. Szkoda łapy. To niedużo. To niedużo. Z tego Kuba Moto zamówię i przyjdzie. Kuba Moto. Aha. No ma łepek, oryginalne złoto. Ci z gniezna?
Kto wie, czy nie? No. Tam uważaj, bo auto stoi, nie? Nie, no to ja... Ale kurwa, za chwilę płotnika i lampy szukał. To tak miało być. Kurwa, kurwa. Odsuń się, bo tu będzie teraz prędkość duża. No uważaj, żebyś miał te szyby wyporcie całe. Kamień odskoczy i kurwa jest załatwiony. Szybko ewakuacja. Ty, co, nie jeździsz, kurwa? Nie, no byliśmy, co jeździł. Tam byliśmy. Ale... Dziadek, gdzie? To koło, no, tu byliśmy. Bo to jest dla, koło dla neptyków, motocyklu z przodu. Ale oni tak oryginalnie to. No ale daj spokój, to się nie nadaje, jak długiem jedziesz. Zamiast tu jak mieć jak najmniejszy opór, to ma taki lacz z przodu. No. Kuba musiał się ewakuować. Wejsa, duży rozpęd. Patrzcie, teraz tylko żebym ja wjechał. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.